Czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. Po testach, które przeprowadziłem, mogę powiedzieć no tylko jedno. 9800 X3D to nowy król gamingu i najszybszy procesor, jaki obecnie można kupić pod gry. I powiem wam, wyniki w niektórych grach mocno mnie zaskoczyły. Pozytywnie oczywiście, bo spodziewałem się, że najlepszy możliwy scenariusz to będzie te 7 czy 8%, o których AMD mówiło, no max 10. A są w gry, w których mamy przyrosty rzędu 15 czy nawet 20%. I powiem wam, momentami przecierałem oczy ze zdumienia. Mimo to, to nie jest pod każdym możliwym względem lepszy procesor od poprzednika i o tym dzisiaj też sobie porozmawiamy, więc nie przeciągając dalej, lecimy. Debiutujący dzisiaj 9800 X3D w swoim założeniu jest bardzo podobny do swojego poprzednika, czyli 7800 X3D. To nadal 8-rdzeniowa, 16-wątkowa konstrukcja z dodatkową 96-MB pamięcią podręczną trzeciego poziomu, którą AMD nazywa 3DV Cache. W specyfikacji zobaczymy także inne rzeczy, jak na przykład wyższy zegar Boost czy bazowy, któremu no zdecydowanie bliżej jest do modelu 9700X. Co jednak najważniejsze, to 9800 X3D bazuje na nowszej architekturze Zen 5, która miała bardzo dobre wyniki dla pojedynczego rdzenia, no i też całkiem dobrą efektywność energetyczną. Specyfikacja jednak nie powie nam wszystkiego, bo są tutaj ciekawe zmiany pod maską. Czy powinienem powiedzieć odpromiennikiem. W starszych procesorach ta dodatkowa warstwa pamięci była na samej górze stosu, bezpośrednio na chiplecie CCD. I niestety takie rozwiązanie powodowało wyższe temperatury, bo ciepło miało jakby dodatkową warstwę pomiędzy IHS-em. Tym razem AMD zdecydowało umieścić się tą dodatkową pamięć podręczną poniżej chipletu CCD, co powinno właśnie polepszyć temperatury, no i oczywiście to sobie też sprawdzimy. No i jest jeszcze jeden smaczek, bo po raz pierwszy chip X3D jest w pełni odblokowany do podkręcania. W poprzedniku mogliśmy to zrobić tylko przez Curve Optimizer i nie mieliśmy pełni kontroli nad chipem, no i teraz ma się to zmienić. Przeglądając materiały prasowe od AMD, zobaczymy, że mówią oni o średnim 8% wzroście wydajności, a w porywach ma to sięgać do nawet 25%. No, materiały prasowe to jedno, a czy faktycznie procesor będzie tak dobrze działać, to drugie. Więc zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową i ustawienia, które wybrałem. Zwrócę tutaj m.in. uwagę na włączony VBS, czy płytę główną X670E, na której testowałem wszystkie Ryzeny, włącznie z tym nowym. Więc skoro formalności mamy za sobą, przejdźmy do konkretów. Zacznijmy od TimeSpy i 3D Marka. Tu nie ma jakiegoś niesamowitego wzrostu. 9800 X3D jest szybsze o około 6,5% od poprzednika. Swoją drogą, na boku wykresów zobaczycie teraz automatyczne przeliczanie procentowe. I mam nadzieję, że dzięki temu wykresy będą dla Was czytelniejsze i pomoże Wam to wyciągnąć dodatkowe własne wnioski. Możecie dać znać w komentarzu, jak Wam się widzi taki usprawniacz. CS2 i jest rozsądny. Spierdziel. Nowy procek jest o ponad 16% szybszy. Wow, no powiem szczerze, trochę się tego nie spodziewałem. Do tego wzrosty mamy nie tylko na wartościach średnich, ale także na tych najniższego procenta. Cyberpunk 2077 wypada mniej szałowo, bo mówimy tutaj o mniej więcej 7% wzroście względem poprzednika. Doom Eternal jest jedną z tych gier, która nie robi szału. Mieści się w okolicach 4% wzrostu. Natomiast Dziedzictwo Hogwartu funduje nam znowu terapię wstrząsową. Przyrost niemal 24%? Fakt, ta gra jest bardzo mocno wyczulona na pamięć, ale tak czy siak, przyrost tak duży, że można no przecierać oczy ze zdumienia. A zresztą nawet pokazać Wam mogę obrazek, jak to wyglądało jeden obok drugiego. Powiem Wam, dzieje się. No to co powiecie na Factorio, które również kocha pamięć podręczną i wow, największy zaobserwowany skok, niemal o 41%. Natomiast Forza Horizon zafunduje nam po raz kolejny powrót na ziemię, bo mamy tutaj wynik o około 3% lepszy względem poprzednika, ale znajdziemy także tutaj całkiem zdrowy wzrost wartości najniższego procenta. Horizon Forbidden West znów da nam ładny pokaz możliwości protka, od możemy liczyć na 7% wzrost. Rainbow Six Siege na ustawieniach niskich i DirectX 11 wkręca się znów na niezłe obroty, fundując nam niemal 10% wzrost FPS-ów względem poprzednika. Starfield bez szału, różnica jest, możemy tutaj liczyć na przyrost rzędu 7%.
Wiedźmin za to skaluje się bardzo dobrze, bo mamy tutaj przewagę prawie 17% względem nowego chipu. No, to są niezłe wartości. Więc no, w 1080p ten procesor kosi tutaj równo. Ale chciałbym tutaj też wrzucić taką przypominajkę, że im bardziej będziemy zwiększać rozdzielczość, tym większy narzut będziemy mieli na kartę graficzną i tym samym procesor będzie miał coraz mniejsze znaczenie, także w 4K większość procesorów wypada już dość podobnie. No i część z Was może się zastanawiać, że okej, to czemu to działa tak dobrze? I myślę, że na ten sukces, że ten procesor potrafi kręcić tak dobre wyniki, składa się tak naprawdę kilka rzeczy. Po pierwsze, sama architektura Zen 5 ma sporo wydajniejszy pojedynczy rdzeń, co na pewno pomaga i zobaczycie też w testach syntetycznych. Kolejną kwestią jest to, że dzięki temu, że warstwa pamięci podręcznej jest teraz pod chipletami CCD, możemy liczyć po prostu na wyższe zegary samego procesora, bo mówimy tutaj o buście na poziomie 5,2 GHz. Jednak czy te zmiany wystarczyłyby, żeby dać nam przyrosty rzędu 10 czy porywach nawet do 24% w niektórych grach? No, ja postanowiłem sprawdzić też pamięć podręczną pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu Aidon 64. Okazuje się, że nowszy Ryzen z X3D ma niższe opóźnienia dla każdego ze szczebli cache'u. Nie są to jakieś duże różnice, ale na pewno są na korzyść nowego procka. Do tego 9800 X3D wykręca szybsze transfery odczytu i zapisu do każdego z poziomu pamięci podręcznej, co pewnie też pomaga w tych określonych przypadkach. No i na sam koniec warto by było też podkreślić to, że procesor ma sporo wyższe limity mocy i w grach jest w stanie trochę więcej tego prądu łyknąć, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Koniec końców myślę, że te zmiany składają się po prostu na tą miksturę, która faktycznie w grach no, spisuje się, jak sami widzieliście, rewelacyjnie. I powiem Wam, myślałem, że te 7 czy 8%, o których AMD mówiło przed premierą, że realnie to będzie ta taka górna granica przyrostów, a tu mamy takie kwiatki w postaci CS2, Hogwartu czy Factorio, które znacznie wybijają się poza tą skalę oczekiwań. Przechodząc do testów syntetycznych, to w takim Cinebenchu R23 mamy przyrost o 25% na nowym procku, no ale do szczytu listy wiadomo będzie mu bardzo daleko. Single core score jest o 17% lepszy na nowym procku. Mniejsze zyski procentowe zobaczymy w Cinebenchu 2024, analogicznie czy to będziemy sobie patrzeć na multicore czy single core. V-Ray 6 poszybował ładnie nowy procek, zyskując przewagę o 35% względem poprzednika, i o 9 sekund był w stanie urwać wynik w benchmarku X265. Co interesujące, to kompresja w 7-Zipie nie dała aż tak spektakularnych wyników, bo porównując do poprzednika mówimy tu o 12% przyroście. PHP Bench notuje o 15% lepszy wynik względem poprzednika, a w benchmarku kontroli wersji Git nie ma także większego szału. Uruchomiłem także model językowy Llama 3.1.8b i nie ma tutaj większej różnicy pomiędzy nowym a starym modelem. Nikt nie powinien być raczej takimi wynikami zszokowany. 9800 X3D jako 8-rdzeniowy procesor nie będzie jakimś czempionem na rynku zastosowań produktywnych. Ogólnie jest przyrost wydajności, ale co warto podkreślić, to niestety nie bierze on się z powietrza, bo niestety nowy procesor doczekał się także znacznego poboru energii, przynajmniej pod tym pełnym 100% obciążeniem. Gdy popatrzymy sobie na wartości, które zmierzyłem na wtyczkach EPS, no to nie pozostawiają one złudzeń. Maksymalnie 9800 X3D jest w stanie wciągnąć niemal 80% więcej energii. AMD przekładając warstwę cache'u na spód nie próżnowało i postanowiło na maksa odkręcić kurki z limitami mocy. O ile w testach syntetycznych faktycznie wygląda to, nie bójmy się powiedzieć, źle, tak w grach akurat jest całkiem znośnie. Pokażę Wam tutaj kilka przykładów z różnych gier i możemy zaobserwować, że tam mamy wzrost poboru mocy od 10 do maksymalnie 20% względem poprzednika. I mówimy tutaj o wartościach uśrednionych z całego przebiegu testowego. Nie jest źle, ale nie możemy tutaj raczej mówić o jakimś szałowym wyniku pod kątem efektywności energetycznej, o której tak trąbiono przy premierze Zen 5. I jeżeli o temperatury się rozchodzi, to w takim 10-minutowym stresie
stres teście Cinebenchem, mamy taki sam wynik na nowym i starym procesorze, ale warto zaznaczyć, że ten nowy wciąga o 70 W więcej, więc przełożenie cache'u pod chiplet CCD faktycznie robi robotę. I myślę, że lepszym przykładem będzie tutaj Cyberpunk, gdzie zobaczymy, że nowy procesor miał 60 stopni, czyli mniej więcej o 10 stopni lepszy wynik. Przetestowałem też procesory ze zdjętymi limitami mocy, podobnie jak to robiłem w poprzednim teście Inteli. No i okej, jeżeli mówimy o zastosowaniach produktywnych, to niektóre procesory zyskują faktycznie na zdjęciu tych limitów, natomiast jeżeli mówimy o grach, to raczej nie podzieją nam się tam zbyt wielkie roszady. Głównie z tego tytułu, że no mało która gra jest w stanie obciążyć na 100%. No i jest jeszcze oczywiście kwestia ceny. To niestety już nie wygląda tak super. Nie jest to cena oficjalna, którą ja Wam podam, ale dostałem informację, że spodziewana jest cena w okolicach 2400 zł. Ponad dwa klocki za 8-rdzeniowy proc. Na ten moment, jak ja nagrywam ten filmik, to poprzednik w sklepach kosztuje około 2100 zł, czyli w teorii płacimy 15% więcej. No, tylko nie do końca, bo problem polega na tym, że 7800 X3D w czerwcu, lipcu czy sierpniu można było spokojnie kupić za okolice 1500 zł. I tak naprawdę w ostatnich miesiącach ta cena jak po schodkach wędrowała sobie na te 2100 zł. No dziwne, że procesor drożeje z czasem zamiast tanieć, co nie? Więc jeżeli ktoś kupił 7800 X3D za te 1500 zł, to naprawdę dobry deal zrobił. 9800 X3D w cenie 2400 zł, no jest drogi i nie bójmy się tego powiedzieć. Z drugiej strony, no bez problemu jest w stanie znokautować takiego Core Ultra, jak widzieliście po wykresach. I to jest procesor, który kosztuje 2900 zł, który pobiera jeszcze więcej mocy, gdy faktycznie używamy go do gier. Nie mówiłem o tym za wiele, no bo o czym tu mówić? O totalnej masakracji, totalnej sieczce, jeżeli mówimy oczywiście o zastosowaniach do gamingu, ciężko to w ogóle jakoś skomentować sensownie. Więc jeżeli ktoś chce najlepszy procesor do gier tu i teraz, bez żadnego podkręcania, bez żadnego optymalizowania pamięci na 8200 megatransferów, chcecie po prostu wrzucić proca do płyty głównej i grać, szczerze mówiąc, no ciężko będzie znaleźć coś lepszego. Jeżeli przeliczamy to już na wartości cenowe, to 7800 X3D nadal się nieźle broni, uważam. Ale ogólnie myślę, że to dość solidna premiera nam wyszła. Ciekawy jestem, czym AMD nas jeszcze zaskoczy w nadchodzących miesiącach. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na temat tego procka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.